Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu ogólnym na miesiąc maj bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy tarota boskiego. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii przesłania aniołów. Tak to wygląda. I na zakończenie, jako puenta tego czytania, jedna karta z serii klucz anielski. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, dlatego zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Możecie sobie dodatkowo odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Karty były tasowane, już je przekładam. No i zobaczymy, kochani, co tam ciekawego w maju dla Was. Zaczynamy. Energia, z jaką wodniki wkroczą w miesiąc maj. 10 denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? Sąd ostateczny. Wasze działania w miesiącu maju. Umiarkowanie. Co lub kto odchodzi do przeszłości? 7 buław. O kim, o czym wodnik myśli? Co planuje, co analizuje w maju? 6 kielichów. Połowa miesiąca. Wieża. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak ją odbieracie. 9 denarów. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na was. 5 mieczy. Obawy bądź nadzieje. Paść denarów. I koniec miesiąca. Rycerz denarów. W tle mamy piątkę buław, czyli tutaj. Będzie się coś działo, moi kochani. Dopowiem od razu tą wieżę. Ładne karty, a tutaj ta wieża wyskoczyła. No ktoś będzie się z Wami kłócił, ktoś być może będzie miał do Was o coś jakieś pretensje. Tutaj jakieś ataki na Was już były, moi kochani. Jakaś trudna sprawa, z którą musieliście sobie radzić. I radzicie sobie świetnie, ale tutaj no ktoś nie daje Wam jeszcze spokoju. Jakieś zamieszanie, jakaś niepewność, wykorzystywanie. Zobaczmy tą wieżę. Dlaczego jest wieża? Bo król denarów. I sąd ostateczny. Dobrze, moi kochani, jesteście w energii dziesiątki denarów. Dziesiątka denarów. To są sprawy majątkowe związane z rodziną, z domem, to co mam, to co posiadam, na co latami gromadziłem, oszczędzałem, czego się dorabiałam, dorabiałem, ale też spadki, majątki po rodzicach, po dziadkach. Wszystko, co wpływa właśnie na rodzinę. Tutaj jakaś panna, jakaś kobieta spod znaku panny. Może chcieć zakończyć jakąś sprawę z przeszłości. Może Wam kiedyś coś obiecała i teraz dokona tutaj tego. I oto będzie kłótnia, bo dlaczego Wy macie dostać spadek, a nie jakaś tam osoba, tak? Tutaj też uzdrowienie jakichś relacji rodzinnych.
ktoś będzie wracał, z kimś będziecie się godzić, ale to zaraz, jak dojdziemy do spraw rodzinnych, uczuciowych. Na razie skupmy się na pracy. 10 denarów pokazuje, że wodniki pracują chałupniczo, bądź nie pracują. Pracuje partner bądź partnerka, wy siedzicie w domu, zajmujecie się dziećmi. Ale może być też taka sytuacja, że prowadzicie jakiś biznes związany, no na przykład z obsługą gości hotelowych, jakieś kwatery, restauracja, tak, gastronomia, tam gdzie możecie świadczyć usługi dla całych rodzin. Tego typu jakiś zawód, tutaj też może wodnik, bądź macie jakiś biznes rodzinny, który prowadzicie. Na przykład z koziorożcem, z panną, bądź z bykiem, ewentualnie strzelcem. No i tutaj będą jakieś właśnie z tym problemy. Sąd ostateczny to jest wyjaśnienie ostatecznie jakiejś sprawy, która ciągnie się od jakiegoś czasu, być może nie była wyjaśniona dobitnie. Może być powrót też do jakichś tematów z przeszłości. Wcześniej nie mogliście się realizować w jakiejś tematyce zawodowej, teraz jest być może ku temu okazja. No i nagła nieoczekiwana zmiana, jeżeli chodzi o finanse. Nagłe nieoczekiwane jakieś zmiany. Ogólna poprawa w życiu. Danie kolejnej szansy komuś bądź na coś, żeby tutaj coś zrealizować. Do czego dążycie? Umiarkowanie, stabilizacja, równowaga w życiu. Mam kontrolę, wiem co się dzieje, mam pracę, mam płynność finansową, nie muszę się martwić o to, co będzie trzeba do garnka włożyć. I teraz tak, te wodniki, które szukają pracy, myślę, że tą pracę znajdą. Ci, co mają pracę, czy to własna jakaś firma, czy na etacie, no tutaj może się coś zakończyć, ewentualnie wrócą jakieś sprawy dużych pieniędzy z przeszłości. Nagle, niespodziewanie. To ma związek z koziorożcem, panną bądź bykiem. Ktoś może Was właśnie w jakiś sposób atakował, no ponaglał, przypominał się, upominał, obwiniał Was o coś. Wy sobie tutaj świetnie dawaliście z tą osobą radę, wyznaczaliście granice, natomiast być może chodzi też o konkurencję. Czasami tak jest, że no, jakieś tu nieładne opinie pisze na nasz temat, wyzywa, obniża cenę, jest konkurencyjna. No i działa na naszą szkodę. Więc tutaj, jeżeli coś takiego było, to na pewno sobie poradzicie. Jeżeli chodzi o zmiany w pracy na stanowisku kierowniczym, a tutaj mogą mieć też wodniki nagły, niespodziewany awans, obiecywany od dłuższego czasu, a Wy bardzo się o ten awans staraliście. Znowu przepraszam, wyciągam tą siódemkę buław, ale to są takie starania. Pilnowanie też swojego stanowiska, żeby nikt tam gdzieś nie podebrał, nie strącił przypadkowo, nie zrobił jakiejś zamiany. Przeszłość. Odezwie się przeszłość i ta przeszłość w pozytywnym aspekcie będzie zamykana. Może być też współpraca z kimś, bądź właśnie współpraca z dziećmi, współpraca, praca z dziećmi, współpraca z kimś, z kim kiedyś współpracowaliście. Tutaj byk, panna mi się właśnie pokazuje, strzelec. Może być też taka sytuacja, że właśnie marzy Wam się powrót do tematów zawodowych, które chcieliście kiedyś zrealizować. To kiedyś było Waszym marzeniem i tutaj być może wodniki właśnie będą w ten sposób działać. Te wodniki, które były w domu na zwolnieniu lekarskim bądź no, opieka nad dziećmi macierzyńskie, chcą wrócić do pracy, bardzo szybko tą pracę znajdziecie. Bardzo szybko tą pracę znajdziecie, natomiast już Wam mówię, że Wasz partner bądź partnerka będzie miała do Was o to bardzo duże pretensje. Nie wiem, czy z zazdrości, czy po prostu z chęci dominacji nad Wami, bądź zasad takich, że Wy macie siedzieć w domu i pilnować dzieci, a tylko ta jedna osoba utrzymuje dom i rodzinę. Wieża, mogą być jakieś wstrząsy w połowie maja. Tutaj nagłe jakieś niespodziewane sytuacje. Coś może runąć, ale coś może Was też pozytywnie zaskoczyć, oczyścić, bądź wyjaśnić jakąś sprawę.
Raczej widzę tutaj jakąś ugodę, poprawę sytuacji życiowej, król denarów, ktoś być może tutaj jakieś pieniądze zaproponuje, współpracę, nagła jakaś oferta współpracy, tak? Ktoś będzie chciał Wam przepisać firmę, mieszkanie, jakiś lokal. Więc będziecie tutaj bardzo usatysfakcjonowani. No jesteście nastawieni na duże pieniądze. Dziewiątka denarów, szansa zarobienia dobrych pieniędzy. Znowu ta panna się tutaj pojawia. Może macie taką osobę w otoczeniu, która ma pieniądze i tutaj możecie liczyć tu na jakąś współpracę z tą osobą bądź jakieś wpływy od niej. Dziewięć denarów pokazuje, że wodnik ma talent. Naprawdę jest utalentowany wszechstronnie i na pewno poradzi sobie zawodowo. I ma jakiś pomysł, gdzie wierzy, że ten pomysł po prostu uda mu się zrealizować i wtedy nie będzie musiał się martwić o płynność finansową. Zobaczmy tą piątkę mieczy. Otoczenie Was, no właśnie. Tak jakby ktoś z otoczenia czatował na te Wasze pieniądze, tutaj jakoś coś Wam wyliczał, ograniczał Was w jakiś sposób, bo tutaj no, ta osoba tak pilnuje tego, co ma, tak? Jest oszczędna, ktoś nakazuje oszczędzanie. Obawy, nadzieje, paść denarów. No właśnie tej panny się jakoś obawiacie. Czy dotrzyma słowa? Te wodniki, które jakieś szkolenia, jakieś kursy będą kończyć, ukończycie z powodzeniem. Możliwy też wyjazd w sprawach zawodowo-finansowych. W jakieś właśnie strony, w których kiedyś już byliście i współpraca była dobra. Może z zodiakalnym bykiem. Natomiast widzę na koniec miesiąca rycerz denarów, czyli pomału realizujecie swoje projekty. Pojawi się jakaś ciekawa propozycja współpracy. Od dłuższego czasu wreszcie jakaś konkretna. Pieniądze, jeżeli ktoś Wam obiecał, bądź tutaj właśnie jakieś zapisy, jakieś majątki, jakieś darowizny, bądź staraliście się o kredyt, o jakieś dofinansowanie, dotacje, to tak, one wreszcie tutaj po dłuższym okresie czasu będą do Was spływać. No i też ktoś się z Wami rozliczy, moi kochani. Więc jeżeli faktycznie są jakieś podziały, może ktoś będzie chciał Was spłacić. Może ktoś odda Wam jakiś dług zaległy. Jakieś pieniądze właśnie, które wpłyną na konto. Jakieś rozliczenia. Pieniądze z socjalu. Z jakichś akcji charytatywnych. Coś, na co długo czekaliście. Wreszcie tutaj się pojawi na koncie. Uzdrowi to Waszą sytuację materialną. Może być też tak, że tutaj jakieś właśnie były w rodzinie i przez to się pogodzicie. Tak jakby ktoś zazdrosny był o to, co macie. Bądź nie chciał się z Wami podzielić, rozliczyć. Więc jeżeli macie pracę, dostaniecie awans i ktoś będzie o to stanowisko bardzo zazdrosny. Ale Wy naprawdę od dłuższego czasu marzyliście o tym, staraliście się i będziecie przeszczęśliwi, bo Wam się po prostu to należy, bo jesteście fachowcami. Ktoś Wam zrobi prezent. Może być też tak, że szef Was zaskoczy i wyróżni Was w jakoś. No, da premię, nagrodę, pochwali przed zespołem, tak? Ta piątka buław. Ktoś jest naprawdę tutaj wredny i ktoś Wam po prostu chce coś odebrać. To może być też taka sytuacja, kochani, że gdzieś pracujecie za granicą, bądź macie gdzieś wyjechać. Podróżujecie służbowo i no, może rodzina się tutaj denerwuje, na pewno, bo chce być blisko z Wami, chce mieć Was przy sobie. I być może te kwestie finansowe no, nie są takie ważne, a to są ciągle konflikty. Natomiast wydaje mi się, że powinniście próbować przekonać tą osobę, nie wchodzić w nią właśnie jakieś sprzeczki. Może się nie da, może to jest osoba nerwowa i nie uważająca na to, co mówi, prowokująca Was i dochodzi do sprzeczek. Ale jeżeli udałoby się jakoś ugodowo właśnie porozmawiać, to przekonać tą osobę, że to jest być może najlepsze wyjście w tej sytuacji, która ma tutaj miejsce, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi ogólnie o Wasze środki do życia. Tak to wygląda.
Więc tutaj jakieś nieoczekiwane zwroty w pozytywnym aspekcie. Uwolnicie się od czegoś, oczyścicie się, pogodzicie z kimś. Niektóre wodniki być może właśnie no będą wracać tutaj, nie wiem, no, reaktywacja jakiejś firmy, która była być może przez jakiś czas wyciszona, zawieszona, bądź w ogóle zlikwidowana. Coś, co kiedyś już robiliście. I to sprawiało Wam satysfakcję. Ogólnie to dążycie do równowagi i emocjonalnej, i ogólnej takiej życiowej, finansowej. Chcecie mieć już święty spokój, chcecie się pogodzić, rozliczyć tutaj z kimś i działać sobie swobodnie. Nieważne, czy to jest rodzina, czy to są współpracownicy, byli wspólnicy. Coś tutaj się, kochani, kończy. I poprawa ogólna w życiu. Uwolnienie się też od jakiejś zależności finansowych. Więc może niektóre wodniki będą spłacać tutaj jakieś kredyty. Ktoś Wam pomoże. Możecie liczyć na ojca. Ogólnie rodziców, ale ojciec tutaj będzie miał dużo do powiedzenia. I może być tak, że właśnie za jego sprawą, za jego decyzją jakieś mieszkanie, jakiś majątek tutaj będzie Wam przekazany i przepisany. Ale praca będzie, nie martwcie się, i to na dłuższy okres czasu. Dobre wiadomości też na koniec miesiąca. Tutaj ten rycerz denarów przywiezie Wam po prostu jakiś prezent. No. Albo gotówkę, albo jakieś inne niespodzianki. Co w relacjach? W relacjach tutaj ściągnęłam chyba wodniki, które są w relacjach małżeńskich bądź partnerskich, ale mieszkacie ze sobą. No jest jakiś powrót. Tutaj widzę, że ktoś bardzo o Was zabiega. Bardzo się stara. Wodnik chyba wyznaczył jakieś granice. Troszeczkę się odizolował od tej osoby. I tutaj będzie próba pojednania, pogodzenia się. Jakaś osoba też wychodzi z uzależnień, które były problemami w Waszym związku od dawien dawna. Wy się zastanawiacie, jak na długo będzie dobrze i czy to po prostu no, jest właśnie na dalszą metę możliwe, żeby ta osoba no, jakieś słabości nie miała i nie wróciła do tego. Priorytetem dla Was są też dzieci i ich szczęście. Ich pozytywny rozwój i no i taka równowaga właśnie emocjonalna, żeby nie fundować im jakichś niewygodnych, jakichś przykrych doświadczeń. Więc tutaj komuś wybaczacie, z kimś coś wyjaśniacie ostatecznie. Zależy Wam też na mieszkaniu i na tym, żeby być niezależnym finansowo. Więc tutaj wodniki na pewno będą cały czas pokazywać, że jeżeli ta osoba, która ma się poprawić, a jakąś skuchę znowuż powtórzy, no to już nie ma zmiłuj. To już nie wracamy do siebie, bo wodnik jest usamodzielniony, ma swoje pieniądze, ma pracę, ma mieszkanie i nie jest po prostu tutaj na łasce nikogo. Połowa miesiąca wieża, więc tutaj no, ktoś kogoś zaskoczy. Wydaje mi się, że to właśnie mąż albo żona, któremu bardzo na Was zależy, ktoś odpowiedzialny, no tutaj powrót do zdrowia. Tu mogą być też takie sytuacje, że jesteście z kimś, kto być może długo chorował i teraz była przeprowadzona rehabilitacja po jakimś wypadku, bądź po jakichś problemach z kręgosłupem, połamane kości, więc tutaj jakaś osoba wraca do zdrowia. Po długim okresie rehabilitacji, to możecie też Wy być, że wracacie na jakieś stanowisko. Natomiast poradzicie sobie na pewno i pomalutku będziecie wracać tutaj do zawodu. Czy to Wy jesteście po jakichś tutaj właśnie rehabilitacjach, po jakimś uszczerbku na zdrowiu, czy ktoś z Waszej rodziny, tak? Na przykład dziecko, opiekowaliście się, bądź partner, partnerka. I teraz już jakby widzicie poprawę, że ta osoba wraca do zdrowia, może z Wami współpracować, jeżeli biznes rodzinny, bądź sama tutaj już coś chałupniczo może działać. I Wy jesteście też bardziej samodzielni, tak? Możecie pomalutku wracać tutaj do swoich jakichś czynności i ambicji zawodowych.
Pięć mieczy to jest też taki upór i postawienie na swoim, żeby też no, czwórka denarów, taką stabilizację finansową mieć, tak? Komuś tu bardzo zależy na tym, więc może ktoś o Was walczy, nie zważając na coś, co po drodze może mu się przydarzyć. Piątka buław mówi o pewności siebie, żebyście też przełamali pewne swoje słabości i nie poddawali się, tylko szli do przodu. Motywowali i działali. Dobrze, co jeszcze tu dalej w związkach? No komuś wybaczycie, z kimś się pogodzicie. Ktoś musi pracować też nie tylko nad powrotem do zdrowia po jakimś uzależnieniu, ale też swoim trudnym charakterem, jeżeli jest osobą zazdrosną, wybuchową, nieprzewidywalną, porywczą, żeby uniknąć kłótni. Ale ktoś tu o Was bardzo zabiega. Niektóre wodniki ze względu na dzieci tutaj zgodzą się na powrót. Macie dzieci w wieku szkolnym. No i pomalutku, pomalutku, nie od razu, ale drobnymi kroczkami będziecie jakoś dawać szansę tej osobie. Samotne wodniki. Ktoś o Was zabiega i ktoś niespodziewanie pojawi się w Waszym życiu też z przeszłości. To może być osoba, z którą wiązała Was przyjaźń, znajomość, dawno się nie widzieliście. Umówicie się na spotkanie. No i to będzie bardzo miłe spotkanie. Będziecie zadowoleni, tylko tutaj znowuż jakaś konkurencja mi się wkrada. Ewentualnie znowuż Wasze... Bo ta osoba jest uparta i bez względu na wszystko chce być blisko Was, chce mieć Was przy sobie, chce Was zdobyć. A Wy troszeczkę bijecie się z myślami, czy to jest ten jedyny, czy to jest ta jedyna, czy ułożycie sobie z nią życie. No myślę, że tak. Król denarów to jest osoba poważna, konkretna, spokojna, dobra, pracowita, która ma fach w rękach, zawsze utrzyma rodzinę, umie zarządzać pieniędzmi, oszczędna. Ale bardzo właśnie stała w swoich uczuciach i postanowieniach. Więc jeżeli kogoś takiego poznaliście wcześniej, albo macie możliwość teraz, bo ta wieża, czyli nagle ktoś się pojawi, tak, z przeszłości. Byk, panna, bądź koziorożec. Przepraszam. No to może być tak, że będziecie tutaj coś budować na płaszczyźnie przyjaźni, bo wydaje mi się, że jesteście razem, a może być też tak, że po prostu przeznaczenie znowuż Was ma ku sobie, bo kiedyś jako nastolatkowie może chodziliście ze sobą, byliście parą, ale później każdy gdzieś tam w swoją stronę poszedł, a to studia, a to praca i Wasze drogi się troszeczkę rozeszły. Wyjechaliście z rodzinnych stron, za szkołą, za pracą i właśnie tutaj ten kontakt się jakoś urwał i teraz nagle niespodziewanie ta osoba pojawia się w Waszym życiu. Też tak może być, a być może już wcześniej próbowała się z Wami skontaktować, tylko no albo Wy nie odpowiadaliście na maile, SMS-y, telefony, bądź no nie było tego kontaktu. Dobrze, moi drodzy, fajne karty i nie boimy się tej wieży. Wydaje mi się, że ta wieża pokazuje nagłe, niespodziewane wydarzenia. Nagły telefon, którego się nie spodziewacie. Nagle gdzieś na ulicy spotkacie, bądź w pracy. Właśnie, tak? Pójdziecie gdzieś na rozmowę do banku o kredyt albo gdzieś na jakieś większe zakupy będziecie robić rodzinnie i w sklepie gdzieś spotkacie się, tak? I odnowicie kontakt. To jest takie wpadnięcie na siebie niespodziewane i szok i zaskoczenie. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o pracę i finanse, to będzie bardzo dobrze. Nawet zaskoczy Was jakiś awans bądź nagroda, wyróżnienie. Natomiast jeżeli chcecie wyjechać, od dłuższego czasu na ten temat myślicie, mimo że rodzina się tutaj sprzeciwia, róbcie swoje, kierujcie się intuicją. Macie szansę wiele osiągnąć w tym miesiącu. Albo podjąć właściwe decyzje, które zaprowadzą Was do sukcesu. Dobrze, zobaczmy teraz sobie aniołki. Jak to będzie wyglądać dla Was. Karta anielska ze wsparciem.
oczyszczaj i odtruwaj. Jeszcze, kochani, Wam powiem, że jeżeli chodzi o zdrówko, to uważajcie na problemy z jelitami, żeby się gdzieś nie zatruć, żeby właśnie nie czuć jakiegoś dyskomfortu. No i nogi, moi kochani, nogi. Zwłaszcza jakieś sprawy pooperacyjne, po złamaniach, po rekonstrukcjach, wszelkiego rodzaju dolegliwości związane z nogami, bo mogą powrócić, ewentualnie potrzebna jest rehabilitacja. Rehabilitacja będzie przynosić skutek. Drobnymi kroczkami idziecie do przodu. Dobrze, oczyszczaj i odtruwaj. Tak wygląda karta. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię, oczyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twe czyste ciało. Tutaj też wskazówka, żeby nie rozdrapywać starych ran i nie żyć cały czas jakimiś wspomnieniami, nie wypominać, nie roztrząsać tej przeszłości, zwłaszcza jeżeli dajecie drugą szansę tutaj komuś, kto wraca do Waszego życia na stałe, no i teraz musi się wykazać, musi coś udowodnić. Nie wypominajcie, bo to zawsze będzie doprowadzać do kłótni, do jakichś konfliktów. I zobaczmy, jaka tu jest końcóweczka. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. No, wy dążycie do tej równowagi i bardzo się cieszę, że świadomie, bo umiarkowanie i ta szóstka kielichów, chcecie mieć spokój w życiu, chcecie wiedzieć, na czym stoicie, z kim jesteście, co z kim dzielicie, jaką macie pracę i po prostu jak to wasze życie wygląda. Wygląda spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Może wymaga trochę cierpliwości, ale dajecie radę. Jest to drobnymi kroczkami wodnik. Pomalutku spełnia się i realizuje swoje marzenia. No i dobra współpraca, tak jak powiedziałam tutaj, z bykiem, z panną bądź koziorożcem. Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w pracy, spełnienia jakichś pomysłów z przeszłości, których być może do tej pory nie mogliście zrealizować. Pozytywnie załatwienia jakichś transakcji z nieruchomościami, rodzinnymi biznesami. No i co? Powodzenia w miłości, kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.